Witam serdecznie, Vanat44. Ogólnie rzecz biorąc, hodowla pytonów królewskich to jest zajebista sprawa. Sprzątasz gówna, karmisz szczurami, musisz wszystkiego pilnować, ciężko jest gdzieś wyjechać i tak dalej, i tak dalej. Ale najbardziej co mnie frustruje, to ciągłe oczekiwanie. Ciągle się na coś czeka. Najpierw się czeka, aż przejdą wylinkę poowulacyjną. Przede wszystkim się jeszcze czeka, aż będzie owulacja, a jeszcze przed tym, żeby w ogóle zwierzęta wyrosły do etapu rozmnażania. Później się czeka, aż samiczka złoży jaja. Później się czeka na inkubację, aż się rozwiąże inkubacja. A później mordujemy się z tym, żeby rozkarmić maluchy. Więc w ogóle czysta frajda. Pomimo tej całej nudy, która panuje w snegrumach, trzeba sobie raz na czas jeszcze tą całą przygodę z wężami ubarwić. W jaki sposób? Zobaczcie sami. Przepis, tak zwany recept, jest banalnie prosty. Jedziesz do fajnego hodowcy, zaznaczam hodowcy, pytonów siatkowanych i kupujesz sobie dwie młode samiczki. Ja postanowiłem kupić samiczkę Golden Child Sunfire 66% Head Blonde i Piebald Poss Tiger 66% Head Blonde. Ten Piebald jest tutaj bardzo, bardzo low white, takie właśnie lubię. Szczególnie, że ten kolor bardzo ładnie się wybarwia na taki bardzo jasny szary w przyszłości. Ten węż będzie naprawdę piękny. On na razie jest taki troszkę ciemnawy, ale piebaldy u pytonów siatkowanych wybarwiają się rewelacyjnie. No i co, spróbujemy sobie je oswoić. Będziemy jak Bernard ze Snake Barn. Cudowne predatory. Cudowne predatory. Ktoś by się mógł zastanawiać, ale po co oswajać, nie? Przecież nic im się nie dzieje. Są w regale, fajnie jedzą i tak dalej, i tak dalej. To już tłumaczę, no one będą po prostu wielkie, nie? Od razu mi tu sprzątnę to, co trzeba. Ustawimy kamerę, mam nadzieję, że mnie teraz nie walnie, bo one naprawdę, one mają taki zasięg i tak szybko łapią. Spróbujemy. Zaczyna się nieźle. Przede wszystkim to jeszcze nawet głowy nie wyciągnąłem. No nie, one są po prostu mega wściekłe. Wystraszone też, one też niedawno do mnie przyjechały. No chodź, nie denerwuj się. Jeszcze jak widzicie, jest przed wylinką. Cały czas musimy asekurować głowę i delikatnie, tylko ona się nie chce w ogóle uspokoić. Ona cały czas jest wściekła. Może nie, że wściekła, ona jest po prostu wystraszona. O, sama się chce gryźć, no. Nie będziemy jej, myślę, bardzo stresować. Dobra, pierwsza próba po prostu nie uda nam. Ale trzeba pracować nad tymi wężami, ponieważ, tak jak mówię, one będą duże, one będą naprawdę duże. I trzeba sobie z nimi radzić. Oczywiście one z wiekiem stają się coraz bardziej łagodne. One tak świrują tylko jak są mało latami. Ale to nie zmienia faktu, że trzeba troszkę nad nimi popracować. Pozbieramy te kubska. Tego się raczej nie da oswoić. To jest jakiś świt. On w ogóle, o widzicie, on nawet w ogóle nie ostrzega. On od razu po prostu pierze. Pierze jak tylko zbliżę do niego cokolwiek, w tym wypadku kamerę. Pysk ma wielki, zębiska ostre. Jeszcze się wstrzymamy, jeśli chodzi o, jak się mówi, oswajanie tej pięknej samiczki. No nic, pierwsza próba kompletnie nie udana. Ani jednego, ani drugiego nie udało mi się wziąć do ręki. Mam jeszcze jednego wężyka, który nie jest Regiusem tu u mnie w Snegrumie. Dostałem go od Berniego w prezencie. Już wam pokazuję. Fajny wężyk. Jungle Sinacorn Newport.
Het Amel. Zobaczcie. Ty mnie chyba nie będziesz gryzła. Fajny wężyk, ja go lubię bardzo. Coś się szykuje, żeby mnie dziubnąć. Ale myślę, że się dogadamy. Tak wygląda. Piękne ma ubarwienie. To jest hybryda. Jak widzicie. No i chyba nie muszę tłumaczyć, że on jest całkiem inaczej zbudowany. Całkiem inaczej się porusza. Jest całkiem innym wężem niż pytony królewskie. Tak więc dzisiaj taka mała odskocznia. No i co? Czekamy tym razem na owulację. Jest tych samiczek trochę. Są naprawdę mocno nabite. Widać, że te pęcherze tam rosną jak diabli. Więc czekamy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bye.